Rzymska nazwa naszej głównej rzeki to Wistula, a niemiecka Wisła. Polska nazwa Italii to Włochy i Włoch nie będzie wiedział, że piszemy o jego kraju, jeżeli użyjemy nazwy Włochy. Dlatego Polak dla Włocha na początku wyjaśni, że Włochy to Italia, a później, żeby być rozumianym, używa rodzinnej włoskiej nazwy Italii. Tak samo było ze wszystkimi polskimi kronikami do XIV wieku. Na początku wyjaśniano, że Wisła to nazwa Wandalusa, a później, żeby Polak dobrze rozumiał, opisując bitwy, przemarsze wojsk, słynne egzekucje, używano rodzinnej polskiej nazwy Wandalus. Nazwa Wisła przyjęła się w Polsce dopiero około XV wieku. Dam tu przykład z kroniki wielkopolskiej z końca XIII wieku, ale to dotyczy wszystkich polskich kronik. Albowiem opisują oni Germanię za pomocą rzek, na przykład Dunaju, Renu, Wisły lub Wandalu, Odry lub Gutalu, Alby lub Łaby. Oznaczają zaś okolice za pomocą tych większych rzek, licząc od źródła aż do ujścia. Ren bowiem i Dunaj są większymi rzekami narodu Tutonów. Wandal zaś Odra i Alba państw Polski i Bohemii. I dalej, tak. Potem w roku wyżej wymienionym książę mazowiecki Konrad, opanowany diabelskim szałem, kazał schwytać mistrza Czaple z Cholastyka Płockiego i po chłostaniu wielce udręczonego powiesić jak złodzieja i znów już zmarłego, zdjętego z szubienicy, kazał sprowadzić w pobliże kościoła świętego Benedykta na brzegu rzeki Wandalus naprzeciw kościoła Płockiego i powiesić. Tu nie ma żadnej Wisły, tu jest rodzima nasza rzeka Wandalus, polska rzeka. Pierwszą królową Polski, Wandalów lub po łacinie Wendów, była dziewicza, bogini i matka światła Wanda. Ostatnimi królami Wandalii byli królowie Polski z dynastii Wazów. I tak, Zygmunt III Waza, z Bożej łaski król Polski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalii lub Wendów, w zależności kto tłumaczy z łaciny na polski. Władysław IV, z Bożej łaski król Polski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalii lub Wendów, w zależności kto tłumaczy z łaciny na polski. Jan Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalii lub Wendów, w zależności od tego kto tłumaczy z łaciny na polski. Jeśli znamy ostatnich polskich królów Wandalii, to wypada poznać dwóch pierwszych. Historia przybycia do Polski Gracusa, którego syn w miejsce dawnego Wawelu, Babelu, założył nowe miasto nazywane Gracovia, co się tłumaczy po łacinie jako miasto zamieszkałe przez Greków, trzeba zacząć od map. Ta mapa pochodzi ze współczesnego wydania Kroniki Wielkopolskiej, ale biskup Boguchwał nie bredzi nic o zachodnich Słowianach, a jasno opisuje zachodnie rubieże Imperium Lechitów, zwanych Wandalami od rzeki Wandalu albo Wandami Wendami od królowej Wandy. Dlatego poprawiłem nazwę mapy na zgodną z tym, co pisze Boguchwał, i uzupełniłem opisy z kronik niemieckich opisujących dzieje słowiańszczyzny, której ja zacytuję, żeby każdy wiedział, co o nas piszą najstarsze kroniki Niemców, którzy nic nie wiedzieli o swym germańskim pochodzeniu. Zaczynam od mapy, żeby każdy wiedział, jakim imperium było Imperium Lechitów, zanim od królowej Polski z Krakowa, Wandy, zaczęto nazywać ich Wandami lub Wandalami. Biskup Kadubek podaje, że granice Lechi przed Wandą i Gracusem były pomiędzy Karyntią a Azją. Wieś wtedy głosiła, że Galowie zagarnęli rządy na całym prawie świecie. Nasze zastępy w licznych walkach wybiły wiele ich tysięcy. Pozostałych długi czas udręczonych nasi skłonili do zawarcia przymierza,
tak, że jeśli by bądź losem, bądź męstwem zyskali coś u obcych, jednym i drugim równy miał przypaść udział. W tym fragmencie, i mówi to bardzo wyraźnie biskup Kadubek, doszło do sojuszu Galów z Lechitami i podziału dawnej Lechii na państwo Galów i Lechitów, które dalej w historii znane jest wszystkim ludom jako państwo Wandów od królowej Wandy lub jako Wandali, czyli Wiślan, od Wandalu. O państwie Wandów, Wendów, które powstało po podziale Lechii z Galami, tak podaje Kadubek. Galom więc przypadła Grecja, naszym zaś przypadły ziemie ciągnące się z jednej strony aż do kraju Partów, z drugiej aż do Bułgarii, z trzeciej do granic Koryntii. Gdy po licznych walkach z Rzymianami, po przebyciu wielu niebezpieczeństw wojennych zajęli miasta, ustanawiają namiestników, obierają sobie księciem pewnego człowieka imieniem Gracchus. Wojna pomiędzy Lechitami z Scytami, a Galami Celtami wynikła z uderzenia Galów na Europę. Tak to opisuje Kadubek. Galowie bowiem, jak mówi Trogus, gdy ojczyzna nie mogła ich pomieścić, wysłali 300 tysięcy ludzi, młodzież, na poszukiwanie nowych siedzib, jakby na wiosenną ofiarę. Część z nich osiadła w Italii i zająwszy Rzym spaliła go, inna część, przedzierając się w krwawych bojach z barbarzyńcami, osiadła w Panonii. Tam pokonawszy Panonów, prowadzili wiele wojen z sąsiadami. Ta ogólnoeuropejska wojna Lechitów, nazywanych przez Galów barbarzyńcami, doprowadziła do powstania państwa Wandów i skończyła pierwszy okres demokracji 12 wojewodów i dała nam pierwszego nielegendarnego króla Gracchusa. Po łacinie bowiem imię Gracchus jest zapisane jako Gracchus i wymawia się jak narodowość pojedynczego Graka, czyli Gracchus, co znaczy Grek. Odtąd niejednego zaczęła brać ochota na panowanie, dlatego Gracchus, powracając z Koryntii, zwołuje na wiec całą gromadę. Obiecuje, że jeśli go wybiorą, to nie królem będzie, a wspólnikiem królestwa. Wszyscy przeto pozdrawiają go jako króla, a on stanowi prawa, ogłasza ustawy. Tak więc powstał związek naszego prawa obywatelskiego. Jakby ktoś nie rozumiał, to korzenie ustawy podstawy pisanego prawa polskiego, prawa obywatelskiego, ustanowiono w V wieku przed Chrystusem. Ten Gracchus miał synów, Lachusa i Grecusa. I tak jak Romulus zabił Remusa, Kain zabił Abla, a Set zabił Ozyrysa, tak Gracchus zabił Lachusa. Po śmierci Graka bratobójcy, jego siostra Wanda założyła słynne miasto zwane po łacinie Gracovia, co znaczy miasto zamieszkałe przez Greków. I zajęło całe wieki, zanim zaczęto nazwać je Krakowem. Tak o tym podaje Kadubek. Na skalę całożercy wnet założone zostało sławne miasto, od imienia Graka nazwane Gracovia, aby wieczno żyła pamięć Gracchusa i dotąd nie zaprzestano obrzędów pogrzebowych, dopóki nie zostały ukończone budową miasta. Niektórzy nazwali je później, niektórzy Krakowem. Wielu bredzi, że nie ma pozostałości archeologicznych po państwie Wandy, tak jakby nie było Krakowa, kopców krakowskich, które są grobowcami i kalendarzem słonecznym Wandów, Wendów, Wandalów i Awarów. Kiedyś kopców było trzy, bo trójwymiarowa jest struktura boskiego umysłu w świętej Trójcy.
Trzeci rozebrany kopiec pokazywał dwa najważniejsze chrześcijańskie święta słoneczne. Pierwsze to tak zwane zimowe przesilenie słoneczne, kiedy to słońce na 3 dni zatrzymuje się na horyzoncie. Działo się to dokładnie nad rozebranym kopcem. Słońce przez 3 dni nie wykonywało ruchu poziomego po horyzoncie i zatrzymywało się, więc było martwe. Po 3 dniach słońce wznowiło swój ruch, więc ożyło i zaczął się nowy rok słoneczny zapoczątkowany narodzinami słońca w dniu 25 grudnia. Innym świętem słonecznym, jaki pokazywał rozebrany kopiec, to wiosenne marcowe przesilenie słoneczne, które jest początkiem wiosny, kiedy to słońce zmartwychwstało po zimie i ożywia całą przyrodę na naszej planecie. Wszystkie bóstwa słoneczne, czczone w wiedzy jako słońce lub światłość, urodziły się 25 grudnia, które jest datą narodzenia słońca po przesileniu zimowym i zmartwychwstały na Wielkanoc. Wszystkie pokazane tu bóstwa, a więc Dionizos, Mitra, Zoroastra, Krishna, Adonis i inne, zostały dostarczone w wiedzy, czyli w Wedach. Wszystkie pokazane nam tu w wykresie religie są tą samą starą religią wiedzy i mądrości, tylko w każdym wypadku trochę w innym opakowaniu, z wyjątkiem 2 ostatnich, Biblii i Koranu. Wszystkie te religie dostarczyły nam kalendarz, którym się posługujemy do dnia dzisiejszego, na co dzień, całą wiedzę o astronomii, świętej geometrii, muzyce i wszystkie podstawowe twierdzenia fizyczno-matematyczne i naukę o filozofii, czyli o myśleniu. Ostatnie 2 religie, chrześcijaństwo Konstantyna, czyli dzisiejsze, i Koran, są religiami zbawienia. Zadaniem tak dzisiejszego chrześcijaństwa, jak i islamu, jest pokazanie, jak robią nas w konia uznane autorytety religijne, moralne i naukowe, bez zrozumienia, jak władze piorą nam mózgi każdego dnia, nie ma zbawienia. W Wedach wszyscy bogowie wykorzystani są do nauki kalendarza, astronomii i tak dalej. Według kronik duńskich, Dunowie, tak jak nasi przodkowie Lechici i Wandalowie, mieli greckie pochodzenie. Lechici i Dunowie mają wiele głębokich wspólnych z Polakami powiązań i czcili tych samych grecko-rzymskich bogów co Polacy. Dlatego są świetnym przykładem, jak wykorzystano wedyjskich bogów do nauki kalendarza, w tym przypadku nauki dni tygodnia. I to jest to, co skopiowałem z kroniki duńskiej, do której link jest tutaj pod filmem. Odyn, czyli Merkury, to środa. Tor, czyli Jowisz, to czwartek. No i wiadomo, że niedziela to dzień słońca, które rodziło się za sprawą Wandy nad rozebranym kopcem krakowskim, a do dziś jest czczone jako narodziny Jezusa, który w Biblii jest światło. Jeśli zaś chodzi o Germanię, to Germania jest nazwą rzymską, jaką Rzymianie nadali Słowianom. Historycy rzymscy, tacy jak Pliniusz, Tacyt i Strabon, podają, że Wandalowie lub Wandowie, co znaczy to samo, są narodem starszym niż Rzymianie, ponieważ wszyscy Słowianie twierdzili, że pochodzą od 3 synów Boga Manusa lub Janusa, więc Rzymianie po rzymsku w łacinie nazwali ich braćmi lub, jak podaje najwybitniejszy geograf starożytności Strabon, szlachetnymi braćmi. Bracia po łacinie to Germanie, od łacińskiego słowa Germanus, brat. Natomiast o Niemcach, czyli Alamena Halana, których nie było jeszcze w czasach rzymskich w Germanii, i to według źródeł niemieckich, będzie w następnym filmie.